W tym nagraniu porozmawiamy o porządkach i o bałaganie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w centrum miasta jakiegoś i po prostu ratusz jest cały zablokowany. Są jakieś właśnie samochody, jakieś nie wiadomo co, jakiś taki jarmark powiedzmy staroci. Nie? I wyobraźmy sobie, że to jest jakby nasze centrum, takie w nas. Nie? Zysk, skwer, coś tam buczy, jakiś szum i po prostu nie idzie się skupić. Ja możemy zobaczyć, ile mamy tych samych gratów pod gdzieś tam w strychu, poupychane gdzieś, do których mamy różne emocjonalne jakieś takie nasze wiesz, związki. I koniec końców, no często nam to po prostu zawala, zagraca po prostu nasze przestrzenie. I widzicie, teraz tak, z jednej strony człowiek nie ma czasami za bardzo takiego w sobie takiej precyzji, czystości, żeby po prostu się uwolnić od tego, żeby to sprzedać, żeby zobaczcie, jakby były centra, takie miejsca, gdzie możesz po prostu dać te wszystkie jakieś niepotrzebne rzeczy, które ci zalegają, graty i tak dalej, i gdzie można wytworzyć pewien system, w którym ty coś takiego dajesz, jest to wyceniane, tak, przynajmniej takiej podstawowej wartości i przez to potem możesz przyjść do takiego miejsca i na przykład, nie wiem, kupić sobie za te powiedzmy kredyty, które dostajesz, jakieś inne rzeczy, które ci są akurat w tym momencie potrzebne. Tak? I taka na przykład idea już zaczyna porządkować. Można zobaczyć, że większość takich właśnie rzeczy, które gdzieś tam zalegają, to jest związane często z nadzieją, że ktoś akurat będzie tego potrzebował i będzie w stanie wyłożyć to. To kosztuje nas i czas, i przestrzeń, no i energię. I można no właśnie zobaczyć sobie to jako na zasadzie takiego symbolu, metafory, tak? Tego całego szumu, tego, jak bardzo ludzie się sami męczą często przez złą organizację, przez takie płytkie podejście. Na zasadzie, a byle jak i tak dalej. Dlatego tak cenne jest mądre podejście, takie głębsze, w którym możemy uczyć się, wyciągać wnioski i organizować, zaczynać od nowa, zaczynać z tym, co mamy, tym, jak jesteśmy, żeby nasze postawy mogły być coraz bardziej takie spójne, czyste, nastawione na realizację swoich marzeń, na działanie w zgodzie z nami samymi. No, także tutaj taka myśl w tym wideo może was zainspiruje.